Wystąpił dziś z numerem 4 Dariusz Romuzga. Najlepszy strzelec ruchu Mariusz Śrutwa skazany na rolę widza powodem żółte kartki. Dla obu drużyn mecz ostatniej szansy. Dla sędziego Krzysztofa Wylota też ostry sprawdzian nerwów, umiejętności i zwyczajnej uczciwości również. Trener Hutnika Władysław Łach niezwykle spięty. Orest Lęczyk w ruchu jakby bardziej rozluźniony. Od składnych, dynamicznych ataków rozpoczął Hutnik. Już w drugiej minucie akcja Jamrus, Wawrów, Adamczyk i bezpośredni pojedynek z Adamczykiem wygrywa bramkarz ruchu Lech. Znacznie bardziej precyzyjny będzie Adamczyk 7 minut później, rzut wolny za faul na Hajduku. Tym razem najlepszy strzelec Krakowian nie dał bramkarzowi ruchu najmniejszych szans. Hutnik jest w tej fazie zespołem lepszym, nie wykorzystuje jednak kilku strzeleckich okazji. Goście atakują rzadziej, ale w 39 minucie po tym oto rzucie rożnym wyrównują podającym Baszczyński, a strzelcem Mirosław Bąk. Na 2 minuty przed zakończeniem pierwszej połowy Krzysztof Hajduk idealnie w tempo nagrywa do Romuzgi. A ten nie marnuje okazji. 2-1 do przerwy. Zanosi się na efektowny powrót Romuzgi w zwycięskim dla Hutnika meczu. W 60 minucie jeden jedyny raz w fatalnej roli wystąpił sędzia tego meczu. Podyktował rzut karny dla ruchu, choć żadnego faulu na Bizackim nie było. Na nic protesty Hutników. Jak zobaczymy w powtórce, absolutnie słuszne. Szypowski zablokował nogami piłkę i nikt chorzowianina nawet nie dotknął. Maciej Mizia wykorzystał 11 i było 2-2. Ta krzywda Hutników sparaliżowała do tego stopnia, że w 5 minut później prawie w ogóle nie przeszkadzali Wawrzyczkowi w podaniu, a Bąkowi w uzyskaniu prowadzenia. Poszliśmy wtedy za ciosem, że nie było na co czekać. Trzeba było strzelić tym jedną bramkę więcej od przeciwnika, żeby wygrać mecz. Nie była to jeszcze dla ruchu bramka zwycięska, ponieważ w 71 minucie Adamczyk ze Stolarzem tak długo walczyli w polu karnym ruchu, aż ten drugi uzyskał znów wyrównanie. Kibice gospodarzy liczyli na zwycięską bramkę. Tymczasem jak kiedyś przed laty znów nastąpił słynny kwadrans ruchu. Najpierw Bizacki, jak błyskawica przedarł się przez coraz słabszą defensywę Krakowian i było 4-3. Wynik meczu na 5-3 dla ruchu ustali po tej oto akcji Bizackiego z Bąkiem Gruzin, Mama i Kija. Wśród Krakowian gorycz, wściekłość i żal do sędziego. Dla kilkuset kibiców ruchu radość połączona jednak z niepokojem. Drużyna trenera Oresta Lęczyka wciąż zagrożona spadkiem. Niewyraźnie dla ruchu w pierwszej połowie i znakomita druga partia meczu. Druga chyba znakomita dlatego, że Hutnik zdecydowanie słabiej grał. Im bliżej końca, tym słabiej. Natomiast uważam, że to był mecz nie tyle nerwów, co również umiejętności, które zadecydowały o zwycięstwie ruchu. Ja tak obserwując wiele kolejek, idziemy pod górkę, spinamy się z tego miejsca z drugiej ligi, że tak powiem. W dalszym ciągu mamy szansę, natomiast chyba zabraknie kolejek. Jeżeli by Ruch i Hutnik spadli z pierwszej ligi, to wcale nie było dobrze dla polskiego piłkarstwa. Wcale nie uważam, że padłyby najgorsze drużyny.